Witam, witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Temat Anunaków to temat z jednej strony intrygujący, a z drugiej temat trudny, intensywnie cenzurowany i manipulowany. Zrozumienie ich fenomenu przysłania niestety twórczość Sitchina, który zyskał sobie miano eksperta w temacie. Mimo, że jak się okazało, wcale nie znał języka Sumerów. Był Talmudystą, znał hebrajski i aramejski. Potrafił opowiadać historie, manipulować nimi i na koniec dobrze je sprzedać. Jego historie o Anunakach trafiły na bardzo podatny grunt i niestety na koniec zaciemniają cały obraz tego, z czym i z kim mamy do czynienia. A być może jest to niezwykle ważne, bo dotyczy nas bezpośrednio. Dlatego czeka mnie dziś trudne zadanie przedarcie się do Państwa przez nie tylko wodorosty Sicina, ale także strażników tematu. Ktoś wyraźnie nie chce, aby w ogóle rozmawiać o Anunakach i robi wszystko, aby wyciszyć ich historię. Proszę zwrócić uwagę, że mimo, że temat Anunnaków aż prosi się o serię wysokobudżetowych filmów, to nikt się za nie nie zabiera. Oznacza to, że ktoś ciągle obawia się tej historii i woli nam opowiadać jakieś dziwaczne bzdurki z serii filmów Marvel albo z serii Władcy Pierścieni. Czy w takim razie historia sprzed tysięcy lat nadal nas dotyczy? Przyjrzyjmy się jej jeszcze raz. Anunaki to bogowie należący do panteonu starożytnego Sumeru. To tam powstała pierwsza zaawansowana ludzka cywilizacja, która pojawia się nagle, niespodziewanie, bez ewolucji, działając niemalże od razu w pełnej i zorganizowanej formie. Cywilizacja Sumeru zajmowała teren dzisiejszego Iraku i Syrii. I w książkach historycznych, ziemia ta nazywana jest Mezopotamią. Zaawansowana ludzka cywilizacja powstała tam około 6-7 tysięcy lat przed naszą erą i nazywamy ją cywilizacją, bo człowiek tam żyjący przestał być nomadem i myśliwym zbieraczem i zatrzymał się w miejscu. Nauczył się uprawiać ziemię, hodować zwierzęta i wprowadził reguły, które przestrzegali mieszkający obok siebie ludzie. To właśnie wtedy powstała także pierwsza zorganizowana religia, w której oddawano cześć Anunakom. Religia jest tu czymś niezwykle specjalnym i doniosłym, bo to jedyny obszar ludzkiej aktywności, do którego ktoś lub coś musi nas przekonać. Wiara religijna jest czymś, w co się wierzy na słowo, a nie doświadcza. Jest to więc coś niezwykle unikalnego. Nie jest to kwestia tylko filozofii, bo nawet jeśli kogoś przekonamy do jakichś swoich racji, nie jest to niczym doniosłym. Jednak, gdy w grę wchodzi religia, to taki filozoficzny koncept zaczyna żyć zupełnie innym, kompletnie abstrakcyjnym życiem, tworząc fenomen, który wymyka się logice. I jest to ważne, bo religia to specyficzne narzędzie. Religia, aby w ogóle móc funkcjonować, potwierdza się przez konflikt. Musi stworzyć ten konflikt i natychmiast szuka sobie wroga. A jak go nie ma, to go sobie sama kreuje. W ten sposób religia w naszej świadomości, w ludzkiej świadomości, nabiera ważności, bo stawia człowieka przed wyborem, który jest często wyborem pomiędzy życiem a śmiercią. Z tego też powodu religia wygląda jak koncept narzucony przez kogoś, a nie naturalny sposób emocjonalnej ekspresji człowieka. Zauważcie, państwo, wszystkie religie, które głoszą miłość i pokój, zaprowadzają go ogniem i mieczem, i nie inaczej było z Anunakami. Anunaki z tej pierwszej i bardzo wydawałoby się odległej przeszłości to zagadkowe istoty. Zacznijmy więc od samego początku. Tyle, że na początku był chaos. To właśnie opisuje Epos Enuma który rozpoczyna się od słów, cytuję: Gdy w górze niebo nie zostało jeszcze nazwane, poniżej ziemia nie miała swojego imienia. Koniec cytatu. Był za to praojciec Abzu, czyli ocean wody słodkiej, leżący pod ziemią, i pramatka Tiamat, ocean wód słonych. Obydwoje mieszali swoje wody i to wówczas narodzili się bogowie pierwszego pokolenia. I najważniejszy z nich był Anu, czyli niebo. Tu trzeba dodać, że mezopotamscy bogowie nosili podwójne, a nawet potrójne imiona i nie zawsze jest oczywiste, czy chodzi o tego samego boga. Epos Enuma Elisz, podobnie jak większość opowieści z Rzeznego Półksiężyca, to epos okrutny. Bóg Marduk zabija Tiamat, przecinając ją na pół, i z jednej połowy tworzy ziemię, a z drugiej sklepienie nieba. Z jej głowy i piersi powstały góry, a z jej oczu wypłynęły tygrys i eufrat. Epos wyznaczał dla mieszkańców Mezopotamii Nowy Rok. I jego obchody były inscenizacją Enumaelisz i największym obchodzonym tam świętem, w którego centrum stał posąg Marduka. Święto trwało prawie dwa tygodnie. I my też go, proszę Państwa, obchodzimy, nie zdając sobie z tego sprawy, bo jest to czas od Bożego Narodzenia aż po święto Trzech Króli. W Mezopotamii powstały państwa miasta i każde z nich z osobna budowało swoją mitologię, konstruując mit założycielski. Do tego pojawia się kłopot z samymi sumerami, bo tak naprawdę, potrafiąc już przeczytać ich teksty, mamy kłopot z ich zrozumieniem. Większość naszej wiedzy o mitologii sumeryjskiej pochodzi z tabliczek babilońskich. To, co jest pewne, to, że Anu stał się najważniejszym, wszechmocnym bogiem, kreatorem wszystkiego. Od jego imienia powstał termin Anunaki, i słowo Ki w nazwie Anunaki oznacza ziemię, a cały termin Anunaki oznacza tych, którzy przybyli na ziemię, w domyśle, przybyli z niebios. Panteon Anunaków składał się z wielu bogów. Wspomniany Anu jest najważniejszym z nich i miał on dwóch synów Enki i Enlila. Bracia nie byli zbyt zgodni i mieli zupełnie inną wizję tego, jak ma wyglądać życie na Ziemi i jaka jest na niej rola człowieka. Anu, Enki i Enlil tworzyli triadę albo trójce bogów. Abzu, zaniepokojony tym, że młodzi bogowie chętnie rozdzielają od siebie żywioły i porządkują chaos, Postanowił zabić swoje dzieci. Tiamat próbowała go od tego odwieść, ale nie miała takiej siły. Gdy młodsi bogowie dowiedzieli się o planach Abzu, wpadli w przerażenie. Mądry Enki, który mieszkał w Abzu, jeszcze przed stworzeniem człowieka, przy pomocy zaklęcia uśpił Abzu i porąbał go na kawałki. Na szczątkach dziadka wyrosła trzcina i Enki wzniósł swoją siedzibę w Eridu. Świątynia nazywana była Eabzu, co oznacza Dom Abzu. Tiamat z zemsty za uśmiercenie Abzu postanowiła zgładzić młodych bogów i stworzyła potwory: węże, smoki, psy, ludzi-ryby i ludzi-skorpiony. Wszystko to wiemy z zapisanych przez Sumerów glinianych tabliczek. Jedna z takich tabliczek nazywana jest Listą królów. Lista ta jest listą władców wywodzących się z anunaków. Dokument opowiada także o tym, w jaki sposób wśród Anunaków przekazywano lub dziedziczono władzę. Z listy można ustalić, kiedy na Ziemi pojawili się pierwsi Anunaki i było to 240 tysięcy lat temu. Podchodzę proszę Państwa do tej daty z pewnym podszytym trwogą, entuzjazmem, bo akurat i obawiam się, że nie przez bieg okoliczności, tyle lat temu powstała kompletnie nowa ludzka rasa Homo sapiens sapiens, czyli my. Są to czasy przed ostatnią epoką lodowcową, która zaczęła się 112 tysięcy lat temu i zakończyła się około 12 tysięcy lat temu. Akademicka archeologia uznaje, że dopiero po tym, jak stopniał lodowiec, powstały warunki, które umożliwiły powstanie pierwszej ludzkiej cywilizacji. Sumeryjska lista królów mówi jednak diametralnie coś innego: mówi, że cywilizacja zaczęła się ponad 100 tysięcy lat przed epoką lodowcową. A królowie tej cywilizacji, i kto wie, może także jej szczątki, pokazuje Hancock w swoim ostatnim serialu pod tytułem Prehistoryczna Apokalipsa. Ci królowie żyli, proszę Państwa, nawet po 14 tysięcy lat. Tak więc te istoty, ci ludzie, mieli zupełnie inną długość życia od naszej. Byli też z pewnością kimś innym niż my sami. Nie ma dziś wątpliwości, że człowiek zamieszkiwał Ziemię, zanim przybyli na nią Anunnaki, ale istniał on w innej formie. I opowiadałem o tym w jednym z ostatnich programów, mówiąc o Neandertalczykach, Denisowianach, hobbitach z wyspy Flores i o jakimś nieznanym homo niewiadomo. Najważniejszym wnioskiem, jaki z tego wynikał, było to, że te wszystkie ludzkie gatunki koegzystowały ze sobą aż do momentu, gdy pojawia się Homo sapiens. I krótko potem inni od nas ludzie znikają i to w bardzo tajemniczych okolicznościach, i pozostajemy na placu boju tylko my. Homo sapiens miał coś, czego nie posiadały inne gatunki ludzi. I była to umiejętność tworzenia rozmaitych narzędzi. Oznacza to, że Homo sapiens posiadał jakiś inny rodzaj zaawansowanej wiedzy, której nie były w stanie zaabsorbować inne gatunki człowieka. Różnił się także od innych gatunków człowieka we wszystkim. Można wręcz uznać, że został przez kogoś powołany do życia na obraz i podobieństwo takiego twórcy. I nie jest to jednak efektem żadnej magii, a inżynierii i krzyżówek. Człowiek miał powstać z gliny zmieszanej z krwią bogów. Jedynym powodem powołania do życia ludzi było stworzenie sług, którzy wręczaliby bogów w ich obowiązkach, oddawali im cześć i bali się ich. I tak skonstruowane podejście do religii istnieje do dziś. Bo człowiek religijny ma być bogobojny, ma drżeć ze strachu przed kaprysami swojego kreatora. Ślady tego wydarzenia można znaleźć nie tylko w sumeryjskiej mitologii, a także w pismach religii abrahamicznych. I tu trzeba dodać, że Sumerowie nie byli narodem semickim i tak naprawdę nie wiemy, kim byli. Natomiast pojawiający się po nich w Mezopotamii Akadyjczycy. Już byli Semitami. Zresztą podobnie jak Asyryjczycy czy Babilończycy. Język sumeryjski różnił się od języków semickich i tak na przykład sumeryjski Enki jest akadyjskim Ea. Wsłuchując się w sumeryjskie opowieści o Anunakach, nieoczekiwanie, proszę państwa, można odnieść wrażenie, że ta religia, która oddawała Anunakom cześć w sumerze, została przejęta przez religie abrahamiczne i Istnieje nadal i ma to olbrzymie znaczenie. Dziś istniejące trzy główne religie abrahamiczne to judaizm, chrześcijaństwo i islam i wyznaje w sumie 56% ludzi na świecie, a więc więcej niż połowa całej ziemskiej populacji. Procent ten wzrośnie, jeśli dodamy do tego inne, związane z abrahamicznym pojmowaniem świata religie. To, co leży u ich podstaw, to właśnie koncept stworzenia człowieka. Człowiek nie powstaje siłami natury, a akcie stworzenia. Człowiek miał powstać na obraz i podobieństwo Boga, a w Sumerze miał pochodzić od anunaków. I dokonano tego w ogrodzie, nie rajskim, jak napisano w Biblii, a w ogrodzie bogów. Nie ma zgody, gdzie dokładnie znajdował się taki ogród, ale wiadomo, że miejsce to znajdowało się gdzieś pomiędzy Turcją, Libanem i Irakiem. Pierwsze co przechodzi na myśl, gdy popatrzeć na człowieka w tym ogrodzie, to, że przechodzi on proces oswajania i udomowienia. Z kogoś dzikiego i niezależnego staje się potulnym sługą swoich panów. Proszę zobaczyć. W ogrodzie znajduje się drzewo, z którego nie wolno człowiekowi zjeść owoców. Gdyby Bóg nie chciał, żeby je człowiek jadł, to nie byłoby takiego drzewa w ogrodzie. A skoro było, to jest to część szkolenia i udomawiania człowieka. Psu też się zakazuje wielu rzeczy. Niektórzy kładą przed swoim psem kawałek kiełbasy i rozkoszują się posłuszeństwem zwierzęcia, które ślini się, ale nie tknie kiełbasy w obawie przed gniewem swojego pana. I to samo robiono z człowiekiem w ogrodzie bogów. W jaki sposób doszło do tych genetycznych zmian i stworzenia takiego nowego człowieka na kształt i podobieństwo bogów? Być może bardzo prosto. Opisuje to przecież Księga Rodzaju i chyba każdy z Państwa zna ten fragment, w którym Nefilim spółkują z ziemskimi kobietami, tworząc nowy rodzaj potomstwa potomstwa, które jest już przez ten akt zmanipulowane genetycznie. Do tego dochodzą pisma, które nie weszły do kanonu Biblii z Księgą Henocha na czele, gdzie dwa rozdziały, szósty i siódmy, poświęcone są Nefilim. Rozdział szósty zaczyna się w ten sposób cytuję. Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki. Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział, chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłućmy sobie dzieci. Wzięli sobie żony, każdy po jednej, zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa. Zaszły one w ciąże i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci. Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać. Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć, i grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew. Wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych. Koniec cytatu. Na tabliczkach sumeryjskich jest to opisane o wiele bardziej szczegółowo, i idea stworzenia człowieka powstaje na spotkaniu głównego boga Anu, który aprobuje stworzenie istoty, która byłaby hybrydą pomiędzy Anunakami a półdzikimi ludźmi zamieszkującymi Ziemię po to, aby stworzyć posłusznego niewolnika i pomocnika. Anunaki mają na Ziemi jakiś cel do zrealizowania i jest to cel, który zabiera im dużo czasu i energii. Dlatego potrzebują stworzyć sobie kogoś, kogo mogliby kompletnie kontrolować. Anu zgadza się, aby Enki zarządzał projektem stworzenia człowieka. Jeśli oglądaliście Państwo serial Westworld, to proszę zauważyć, że jest to dosłowne powtórzenie starosumeryjskiej historii. W filmie Westworld swoje nowe ludzkie kreacje także tworzą dwaj bracia, którzy, tak jak Enki i Enlil, mają przeciwne sobie zdania. Jeden lubi swoją kreację, a drugi chce ją zniszczyć. Ta nowa kreacja jest zbudowana na wzór i podobieństwo swojego kreatora, tak jak zrobili to Anunaki. Człowiek miał się zrodzić z pierwszej bogini Anunaków i przyszedł na świat po dziewięciu miesiącach ciąży. Dziewięć miesięcy ciąży to element, który nie pasuje do natury na naszej planecie. Trwająca dziewięć miesięcy ciąża wydaje nam się dziś czymś tak normalnym, że w zasadzie nie ma o czym dyskutować. Tymczasem, gdy o tym pomyśleć, to ludzkie dzieci rodzą się zbyt wcześnie. Każdy inny gatunek istot no dobrze, zwierząt na Ziemi, kiedy rodzi potomstwo, to jest ono natychmiast gotowe do w miarę dużej samodzielności tuż po urodzeniu. Tymczasem ludzkie dziecko jeszcze przez kilka następnych miesięcy jest kompletnie bezbronne nie potrafi uciekać przed niebezpieczeństwem nie potrafi stanąć na nogach i dać nawet kilku kroków. Nie ma żadnego instynktu samozachowawczego. Nie chroni się w środku swojego ludzkiego stada, gdy pojawi się drapieżnik. Dlatego można odnieść wrażenie, że dziewięciomiesięczna ciąża jest za krótka i przez to jest nienaturalna lub jest efektem czyjejś inżynierii. Czy to oznacza, że jesteśmy wszyscy jako homo sapiens, efektem jakiejś manipulacji kodu genetycznego człowieka i ktoś nas stworzył w obecnej formie? Popatrzmy, proszę Państwa, na nas samych i na świat, w którym żyjemy. Nie trzeba wcale długo szukać, aby zauważyć, że jako ludzie kompletnie nie pasujemy do biologicznego świata, w którym mieszkamy. Obowiązująca teoria ewolucji w żaden sposób nie wyjaśnia powstanie prawdziwego fenomenu, jakim jesteśmy. Spójrzmy na prostą biologię. Nasze włosy rosną nieustannie. I należy je przycinać, jest to dla nas normalne. Nie ma jednak niczego i nikogo w naturze, skąd wzięłaby się taka zdolność zapuszczania włosów. Nie istnieje w naturze nic, żadne zwierzę, które miałoby podobne możliwości. Miałoby włosy, które rosną przez całe życie. Dla homo sapiens takimi nieustannie rosnącymi włosami oznaczało to, że po jakimś czasie taki człowiek nie mógłby z tym żyć i dlatego stworzył urządzenie do przycinania tych włosów. Taki koncept to abstrakcja, do której nie jest zdolne żadne zwierzę. Na dodatek stale rosnące włosy tylko w określonych częściach ciała nie mają żadnego logicznego zastosowania. Jak to się stało, że w naszym DNA włączyła się sekwencja genów, która uruchomiła proces nieustannego rośnięcia takich włosów? Czy może raczej pojawił się ktoś, kto coś takiego uruchomił? Niektóre zwierzęta zapuszczają gęstą sierść na zimę, ale naturalnie gubią ją wiosną. U człowieka włosy rosną w jednostajnym tempie, niezależnie od pory roku. Jedynym zwierzęciem, u którego nieustannie rosną włosy, są owce ale te owce są zwierzętami hodowlanymi, zmienionymi genetycznie, nie są więc wynikiem naturalnej ewolucji. Sugeruje to, że nas być może także wyhodowano w jakimś określonym celu i podobnie jak owce, nie wiemy po co jesteśmy. Kiedy jednak popatrzymy na sumeryjskie wizerunki Anunaków, to wszyscy oni mają długie włosy i długie brody, tak jak my, którzy według religii mamy być stworzeni na podobieństwo Stwórcy. Kimkolwiek on jest. Następne cechy człowieka, które nie pasują do niczego, co żyje obok nas na Ziemi, to nasza świadomość i postrzeganie samego siebie, i własnych potrzeb realizacja planów, marzeń czy folgowanie wodzy, fantazji i wyobraźni. Żaden inny gatunek żyjących istot nigdy nie wyewoluował do takiego lub choćby podobnego poziomu. To kolejna wskazówka, że dawno temu doszło do czegoś, co zmieniło kompletnie życie na Ziemi. I to muszę dodać, że tego właśnie Graham Hancock nie rozumie. Ma otwarty na oścież umysł, ale nie potrafi wyzwolić się ze schematu myślenia, którym nasiąkliśmy w szkołach i dzięki religii, a dziś także mediów. A przecież mogło być po prostu tak, że przez prawie 2 miliony lat, istnienia człowieka, świadomość powstała dopiero u ludzi naszego gatunku Homo sapiens sapiens który powstał przez kontakt z istotami zwanymi przez sumeryjczyków anunakami. Proszę też zauważyć, jak szybko na przestrzeni lat rozwija się homo sapiens. Neandertalczycy istnieli dwa razy dłużej niż my i nie doszli właściwie do niczego. My z kolei nieustannie i coraz szybciej tworzymy nowe, zaawansowane technologie. Rozwijamy się w kosmicznym tempie i nie jest to efekt ostatnich 100 czy 200 lat. Tak było od samego początku. Sam pomysł stworzenia upraw i powstania rolnictwa jest w tym sensie rewolucyjny i nie do pomyślenia dla innych gatunków człowieka, nie mówiąc już o zwierzętach. Do tego dochodzi stworzenie abstrakcyjnych regulacji, według których żyły pierwotne społeczności ludzkie. Nie mamy dziś pojęcia, jak do tego doszło. Jest to jednak zdecydowanie skok jakościowy, a postęp rozwoju takiej cywilizacji staje się tym samym geometryczny. Trudno sobie coś takiego wyobrazić i wytłumaczyć, chyba że w grę wchodzi obca ingerencja. Na dodatek ingerencja, której przebieg został szczegółowo opisany i co najbardziej wstrząsające, przetrwał do naszych czasów. Kilkakrotnie wspominałem w tym programie o tym, że z jakiegoś powodu tabliczki sumerów podlegają ścisłej reglamentacji i że nie każdy może je posiadać. Że wysyła się nawet siły specjalne po to, aby odebrać je tym, którzy weszli w ich posiadanie. Tabliczki nie są jednorodne, bo spisywano je w czterech językach: po sumeryjsku, akadyjsku, w języku hetyckim i husyckim. Opisywane na tabliczkach historie, mimo że często opisują to samo wydarzenie, to różnią się od siebie czasami bardzo znacząco. W programie o zdaje się Kamlerze powiedziałem nawet, że prawdziwą przyczyną inwazji na Irak były właśnie sumeryjskie tabliczki. Te, które składowano w Muzeum Starożytności w Bagdadzie i te, które pospiesznie wykopywano ze stanowisk archeologicznych po całym Iraku. Wówczas sądziłem i wciąż może być w tym jakieś ziarno prawdy, że szuka się w nich technologii, że opisano tam jakiś proces, który zachodzi w fizyce kwantowej i jest on możliwy do odtworzenia i wykorzystania. I wszystko to jest możliwe, ale zapewne również ważnym powodem byłoby tu odszukanie prawdziwej tożsamości anunaków, istot, które zmieniły Ziemię i Ziemian nie do poznania. Mówię to choćby z perspektywy opinii sumerologa niemieckiego Dilicza, który referował treści odczytane z tabliczek na dworze cesarza Wilhelma, mówiąc, że w kontekście tego, co na nich zawarto, Boga w sensie religijnym nie ma, ale w zamian jest ktoś inny. I tym kimś byli Anunaki. Spójrzmy jeszcze raz na samych siebie. Żaden inny żyjący gatunek na Ziemi nie zniewala innych, nie prowadzi wojen. Nie zabija dla przyjemności. Nikt oprócz nas nie odczuwa potrzeby zemsty czy rewanżu. Nikt oprócz nas nie posiada ego i potrzeby rządzenia innymi. Do tego gdzieś podświadomie czujemy, że jesteśmy nie z tego świata i często w zamyśleniu. Patrzymy na niebo. Wierzymy, że po śmierci nasza dusza dotrze do domu, czyli do nieba. Kiedy pod tym kątem jeszcze raz przeczytać Biblię, Torę czy Koran. To nieoczekiwanie, znajdujemy tam wiele historii, które nawiązują do religii anunaków. Jedyna różnica jest w tym, że w sumerze rozmaite historie dotyczyły różnych bogów. W religiach abrahamicznych mamy te same historie, ale związane są one z jednym bogiem, do tego kapryśnym, zazdrosnym i nienawistnym. Kiedy Jahwe objawia się Abrahamowi, to wymaga on, aby w ofierze dla siebie złożył on swojego ukochanego Syna Izaaka. Jest to próba i Jachwę powstrzymuje Abrahama w ostatniej chwili, ale pokazuje to kapryśną naturę nieobliczalnego Boga. I o ile tutaj mrożąca krew w żyłach historia, kończy się dobrze, to nie można powiedzieć tego o ludziach zamieszkujących Sodomę i Gomorę. Oni też mieli być zagłośni jak na gust Jahwe. I tam też ma on swojego faworyta, którym jest lot. Ta dwulicowość i selekcjonowanie wybrańca jest niezwykle charakterystyczna dla Jahwe. Przykładem tej nieobliczalności Jahwe jest historia potopu i Noego. W Starym Testamencie Noe jest prorokiem i żyje w czasach, w których srogi Jahwe jest obrażony na ludzkość. Chce on ukarać człowieka i utopić go w falach potopu, a potem zrestartować wszystko od początku. Ale jak się okazuje, Jachwe nienawidząc ludzkości, darzy sympatią Noego i jego rodzinę. Mówi Noemu, co planuje, i mówi mu także, co ma zrobić, żeby się uratować. Zapisano to w Księdze Rodzaju, w rozdziale szóstym, cytuję: Kiedy zaś pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. Wreszcie pan rzekł. Zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni ziemi. Ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. Tylko Noego pan życzliwością. Ziemia została skażona w oczach Boga. Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, rzekł do Noego. Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie. Zatem zniszczę ich raz z ziemią. Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, uczyń warce przegrody i powlecz je smołą wewnątrz i zewnątrz. Koniec cytatu. I dalej jest jak w małym modelarzu, bo następuje tam dokładna instrukcja budowy arki. Noe jest bardzo interesującą postacią, bo w tekście nie jest w ogóle uzasadnione, dlaczego to właśnie jego upodobał sobie Jachwę. Co takiego zrobił Noe i co było w nim takiego specjalnego? Wiemy, że żył znacznie dłużej niż ktokolwiek z ludzi, więc kto wie, może należał do innej grupy zmanipulowanego genetycznie rodzaju ludzkiego, przez co mógł być czymś w rodzaju pośrednika pomiędzy ludźmi a ich bogami, czyli anunakami. To samo tyczy się innych postaci biblijnych, których nazywa się tam prorokami. Ezechiel był jednym z nich, ale był nim zapewne także Henoch. W jaki sposób Henoch mógł ramię w ramię spacerować z Bogiem? Wygląda na to, że w sposób wręcz dosłowny bo Henoch miał w sobie więcej Anunaka niż człowieka. Dyskretnie potwierdza to Biblia, dokładnie wyliczając całą linię rodzinną takich ludzi jak Ezechiel czy Henoch, czy wreszcie Noe. Mówi się wprost o linii krwi, a więc o kimś, kto w pewnym sensie był kimś specjalnym, innym, lepszym od reszty. Wybranym miał specjalne DNA przekazywane troskliwie z pokolenia na pokolenie. Dlatego w kontekście w jakim dziś ujmuje Anunaków, ci biblijni bohaterowie byliby tymi lepszymi wersjami człowieka, lepszymi genetycznie, którym bliżej było do Anunaków niż reszty ludzkości. Wciąż poddawanej eksperymentom. Stary Testament, jako źródło informacji o najstarszej historii człowieka, należy traktować z dużą rezerwą, bo zawarte tam historie są już historiami przetworzonymi. Wspomniana historia Noego nie jest bynajmniej oryginalna i jest, proszę Państwa, plagiatem historii sumeryjskiej. I losów bohatera o imieniu Atrahazis. Ma ona jednak swoje różnice, bo w sumeryjskim eposie jest mowa nie o jednym Bogu, a o dwóch braciach Enki i Enlilu, gdzie ten drugi nienawidził ludzi i postanowił ich zniszczyć. Atrahazis, zapisany po sumeryjsku, przechodzi ewolucję i w kolejnej wersji pojawia się jako zapisany po akadyjsku, czyli już w języku semickim, i dziś nosi on nazwę Gilgamesz. Kim są Enki i Enlil? En w języku Sumerów znaczyło pan, a ki oznaczało ziemię. A więc Enki był panem ziemi i odpowiadał przed swoim ojcem Anu za to, co się na naszej planecie dzieje. Jego brat Enlil był panem nieba i wszystkiego, co się dzieje na niebie. Mówi o tym także jego imię. En, podobnie jak w imieniu Enki, oznacza pana władcę, a Lil oznacza niebo. Enlil nienawidził ludzi. Uważał, że jest to chybiony eksperyment. Ludzie byli jak na jego gust zagłośni i Enlil nie mógł przez to spać po nocach. Na dodatek ludzie rozmnażali się jak króliki. Choć w planie Anunnaki zakładali, że ludzie nie będą mieli seksualnych organów. Ale coś poszło nie tak i organy pozostały, a z nimi niekontrolowane rozmnażanie się. Za wszystkim stał Enki, który wcale nie robił tego z miłości do gatunku ludzkiego. Był on po prostu zafascynowany własnym projektem, tak jak twórca Westworld. Dlatego dodał człowiekowi kilka innych ważnych atrybutów ze świadomością na czele. W Biblii ten moment opisany jest jako zjedzenie zakazanego owocu w rajskim ogrodzie. To dokładnie ta sama historia jak w sumerze. To wtedy człowiek zauważył, że jest nagi, a to oznacza, że zauważył swoje organy i że dzięki nim może się rozmnażać, i tak należy odczytywać tę historię. Enlil, gdy zobaczył, co stworzył Enki, oszalał ze wściekłości i postanowił rozwiązać ten problem raz na zawsze. I nie było tego odwołania. Wówczas Enki udał się we śnie do człowieka o imieniu Atra Hazis i powiedział mu o zbliżającym się potopie i o tym, żeby się uratował wraz z rodziną na arce, identycznej jak ta, jaka później pojawiła się w księdze rodzaju, i budował ją tym razem Noe. Starotestamentowy Jachwę, mimo że jest pojedynczym, jedynym Bogiem, ma podwójną osobowość, co jest efektem połączenia w jedną osobę, braci Enki i Enlila. Bo jak inaczej wytłumaczyć, że z jednej strony chce on zabić ludzkość, a z drugiej postanawia ją uratować? Tym samym widać, że piszący Księgę Rodzaju mieli kłopot, aby przepisać tę historię tak, aby nie było widać, że pochodzi z Sumeru, gdzie o ludzkość spierało się dwóch bogów, a nie jeden. Faktem jednak jest to, że w tej batalii braci zwyciężył niewątpliwie Enlil. Sam Jachwę jest bardzo interesującym indywiduum, bo za wszelką cenę chce ukryć swoją tożsamość, zatrzeć ślad skąd się wziął na ziemi. Kiedy pojawia się jako gorejący krzew i rozmawia z Mojżeszem i obiecuje jemu i hebrajczykom zbawienie i ziemię obiecaną, trochę zdezorientowany Mojżesz pyta, co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie, kim jesteś? W odpowiedzi usłyszał imię Boga, czyli Jachwę. Co to znaczy? zapytał Mojżesz. Na co Jachwę odpowiedział: Jestem, który jestem. To, co jest interesującego w tej konwersacji, to fakt, że Mojżesz nie miał pojęcia, co znaczy Jachwę. Nigdy nie słyszał tego słowa, nigdy nie słyszał takiego imienia a przecież imię dla Hebrajczyków było niezmiernie ważne, bo określało ono, kim był taki człowiek. Imię Mojżesz na przykład oznaczało wyciągnięty i nawiązywało do tego, że Małego Mojżesza wyciągnięto w koszyku z wody. Abraham to imię, które nadał Abramowi Bóg. I Abraham oznacza ojciec wszystkich ludzi. Nie inaczej jest imieniem Jezus, czyli po aramejsku Jeszua, co znaczy Pan zbawienia. Ludzie zwracali ogromną uwagę na te imiona, ale imię Jahwe było dla Mojżesza zupełnie obce i nic mu nie mówiło. Mojżesz był wysokim urzędnikiem faraona. Był doskonale wykształcony i podróżował do różnych ziemi i ludów. A mimo to nigdy nie słyszało Jachwę. Czy pod tym nikiem ukrywał się Enlil? Ha, wiele na to wskazuje. Po drodze do ziemi obiecanej, Jachwe nakazuje Mojżeszowi nie zawieranie żadnych paktów przyjaźni z ludami, jakie napotka. Jachwe zaleca mu niszczenie ich ołtarzy i budowli, nawet jeśli będzie to Ashera, czyli Isztar. Jachwe nawet sam przyznaje i można to przeczytać w wersji arabskiej Starego Testamentu, że jest zazdrosnym Bogiem i nie chce się dzielić swoim narodem wybranym z nikim innym. Jachwe nie mówi wówczas, że jest jedynym Bogiem i że nie ma oprócz Niego innych. Mówi, że jest jedynym, który jest zazdrosny. Wspomnienie o bogini Isztar jest interesujące, bo należała ona do panteonu Anunaków. Ashera także była nunakiem i była w konflikcie z Enlilem. Z tych okruchów informacji wyłania się interesujący, choć wciąż porozbijany na piksele obraz. Ktoś rzeczywiście pojawił się na Ziemi. I był to ktoś, kto z Ziemi nie pochodził, bo należał do jakiejś zaawansowanej, być może kosmicznej cywilizacji. To spowodowało powstanie fenomenu religii, która w innym przypadku nie ma żadnego uzasadnienia. Nie ma podstaw i w ogóle prawa bytu, chyba że jest ona oparta na czymś realnym, co miało miejsce, co obserwowane było przez ludzi i w jakiś sposób zapisywane, czy to w rysunkach, czy w zapisie, jak u sumerów. Problem w tym, że sposób w jaki dawni ludzie opisywali te istoty, dla nich nadprzyrodzone, jest dziś dla nas trudny do zrozumienia, zwłaszcza w sensie przybyszy z kosmosu. Kimś takim byli z pewnością Nefilim. Nefilim film z Biblii nie pochodzą z ziemi i jest to napisane wprost. Są oni najbardziej kontrowersyjnymi postaciami dla wszystkich biblistów. Kiedy Hebrajczycy skończyli swoje 40-letnie błąkanie się po pustyni, dotarli do ziemi obiecanej, czyli krainy Kanan, zamieszkanej przez rasę groźnych gigantów. Lud ten nazywano Anakim. Mojżesz wysłał do Kananu dwunastu szpiegów, aby zbadali kto tam mieszka i opisano to w Księdze Liczb. W 13. rozdziale i brzmiało to tak, cytuję: Kraj, któryśmy przeszli, aby go zbadać, jest krajem, który pożera swoich mieszkańców. Wszyscy zaś ludzie, których tam widzieliśmy, są wysokiego wzrostu. Widzieliśmy tam nawet olbrzymów. Anakici pochodzą od olbrzymów, a w porównaniu z nimi wydaliśmy się sobie jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach. Koniec cytatu. Ten cytat, proszę państwa, jest też doskonałym przykładem tego, jak bardzo trzeba uważać z czytaniem takich tekstów, bo są bardzo często źle przetłumaczone albo celowo zmienione. Fragment, jaki zacytowałem, pochodzi z polskiego wydania Biblii Tysiąclecia i tłumacz tekstu odwołuje się do olbrzymów, czasami w dziwny sposób, bo mówi, że ludzie są tam wysocy. A niektórzy są olbrzymami. Wszystko wygląda nieco inaczej, gdy zamiast słowa olbrzym użyć oryginalnego słowa tekstu, które weszło już do powszechnego języka. Jest to słowo Nefilim. Proszę zwrócić uwagę, jak to jedno słowo diametralnie zmienia zrozumienie tego tekstu, mimo że słowo Nefilim pochodzi z greckiego i oznacza właśnie olbrzyma, ale ignoruje fakt, że rasa ta jest specjalna. I jest związana z upadłymi aniołami, które nie pochodzą z naszej planety. Polskie tłumaczenia są takim polem minowym, bo tak naprawdę czytając Biblię po polsku nic, ale to kompletnie nic się z niej nie rozumie. Taka Biblia staje się serią przypowiastek moralnych, czyli bajeczek. Nie ma kontekstu ani filozoficznego, ani spirytualnego. Ja sam nie znam hebrajskiego, żeby czytać ją w oryginale i opieram się zawsze w takich sytuacjach na angielskim tłumaczeniu zwanym Biblią Króla Jakuba. Tłumaczenie to ma doskonałą renomę i jest najbliższe oryginałowi. Katolickie odmiany Biblii są najsłabsze, bo dla katolików zawsze ważniejsza jest ideologia od wiary i treści przekazu. Jeśli patrzymy na imiona braci Anunaków z perspektywy języka arabskiego, a Arabowie są tak samo jak Żydzi narodem semickim, dostrzeżemy tu interesujące elementy. Imiona mają końcówkę Il, jak Enlil. I są imionami, które w Biblii, czyli w Koranie, noszą aniołowie, wysłańcy niebios, istoty pozaziemskie, a więc związane z pierwszą religią i Hanunakami. Sumeryjska końcówka imienia Enlila, czyli Il, informuje, że jest on panem powietrza. A więc nie tylko ziemskie atmosfery, ale i kosmosu. Koresponduje to z imionami aniołów. Popatrzmy na ich imiona. Archanioł Michał to micha Gabriel to Jebril. Słowo Nefilim ma w sobie składnik il, sugerujący takie anielskie istoty. Nazwa państwa Izrael to Isra-il. Isra oznacza zwycięstwo, a il oznacza anioła, wysłannika niebieskiego. Emisariusza. Tak więc słowo Izrael oznacza zwycięstwo aniołów, a raczej zwycięstwo Enlila, czyli Jachwe. Dzięki temu imiona w Biblii w jakiś sposób sugerują, kto tutaj jest kim. Taki anioł pojawia się u Matki Boskiej, a potem rodzi się Jezus-Ktoś, kto powstaje przez kontakt ziemskiej kobiety z takim aniołem, czy raczej Nefilim, czy może raczej z kosmiczną rasą anunaków. Jezus sam siebie nazywa Emanuel, co oznacza Bóg jest z nami, ale po arabsku Emanuel to Amenuil, a więc znów mamy tą samą sugerującą anioły nieziemską końcówkę. Dlatego trzeba to wszystko przeczytać raz jeszcze, ale zupełnie pod innym kątem widzenia. Nieoczekiwanie w księdze, która jest dostępna dla wszystkich i wydaje się być nieprzenikniona można znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie ma konspiracji, nie ma rzeczy tajnych. Jeśli popatrzycie Państwo na opowieści biblijne, na podstawie tego, o czym dziś opowiedziałem, nagle wszystko zacznie wyglądać logicznie i klarownie. Religia i jej zarządcy nie chcą, abyśmy jednak o tym wiedzieli, bo religia daje władzę nad ludźmi i zmusza ich do przewidywalnych zachowań. To także z tego powodu zaciemnia się historię ludzkości, abyśmy nie zorientowali się, jak było naprawdę i skąd pojawili się ci wszyscy bogowie, a potem Jahwe, czy Bóg Wszechmogący Katolików, który jest dokładnie tą samą istotą co Jahwe, czyli Enlil. Jest potężny, wzbudza strach i kontroluje każdy aspekt życia. Na dodatek ma powrócić. Podwójny układ Enkiego i Enlila jest doskonale zachowany w abrahamicznej religii, która pretenduje do monoteizmu. Bo obok Boga mamy szatana i to niemalże na równych prawach. I jeśli Jahwe to Enlil, to szatanem będzie Enki. Patrząc na rozmaite symbole czy loga, to obaj bracia kryją się pod symbolami orła i węża. Orzeł króluje w przestworzach, czyli w domenie Enlila. I wiele krajów ma dziś w swojej symbolice orła i przez to wiadomo do kogo należą. Inne mają w swojej symbolice węża, często ukrytego w rozmaitych formach. Brytyjskie lwy mają wężowe ogony, sugerujące, że to Ziemia i ludzie Enkiego. Amerykański, niemiecki czy polski orzeł to własność Enlila. Wąż trzyma się blisko ziemi, w lasce Asklepiosa tworzy helisę DNA, wręcz krzycząc, że twórcą ludzkości jest Enki. Wąż jest symbolem wiedzy, którą człowiek wyrywa od swoich wszechmocnych bogów. Dlatego w biblijnym rajskim ogrodzie wąż pokazany jest jako kusiciel i szatan, czyli znów Enki. Najbardziej jednak niepokojące jest to, że wszystkie religie abrahamiczne mówią o tym, że ktoś ma powrócić na ziemię jakiś mesjasz czyli raz jeszcze jeśli ktoś ma powrócić to znaczy że był tu wcześniej i pasuje to do historii anunaków którzy wciąż rozgrywają ludzkość pomiędzy sobą jedynym wyjściem z tej rozgrywki wydaje się być wiedza i tylko to jest w stanie nas jako ludzkość wyzwolić i uratować czy jest to możliwe na to pytanie nie ma odpowiedzi, co nie znaczy, że nie warto jej szukać. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia, mówił Kresmikino.